Proszę Państwa, ze względu na to, że są prawybory w Konfederacji, Grzegorz Braun dzisiaj rano o 11 był w Białymstoku, teraz jest w drodze do Olsztyna. Umówiłem się z nim, że właśnie za moment się połączymy i on to swoje wystąpienie, tak żeśmy się omawiali, tak jak wszyscy, mniej więcej 25-minutowe, będzie chciał przekazać przez telefon. Tutaj jest już ustawiony ten. Zaraz sprawdzimy, czy działa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy. Myślę, że się zaraz uda nawiązać i wysłuchać rozmowy, to znaczy prelekcji Grzegorza Brauna. Momencik. Moment, tylko włączę głośnik. Więc tak dla Twojej informacji. Na razie mieliśmy wystąpienie Sebastiana Pitonia o wojnie światowej jako procesie dialektycznym. Wystąpienie Jana Engelgarda, bardzo ciekawe, z prezentacją multimedialną o marszałku Mannerheimie. Finlandia między Stalinem i Hitlerem. Ciekawe refleksje Rafała Ziemkiewicza na temat błędy Polaków w II wojnie światowej. I przed chwilą doktor Jan Ciechanowicz próbował nam coś powiedzieć na temat Własowa i Kamińskiego jako tych, którzy po stronie niemieckiej walczyli. Teraz była przerwa i właśnie będę Cię prosił o ten. Włączam głośno mówiące. Proszę Państwa, połączyliśmy się z Grzegorzem Braunem. Wysłuchamy teraz jego wypowiedzi. Halo, halo, słyszysz mnie? Kłaniam się, szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich uczestników kolejnej pasjonującej, jak słyszę i jak wiem, z zapowiedzi konferencji organizowanej przez Centrum Edukacyjne Powiśle. Mogłem zapoznać się z dorobkiem poprzednich konferencji, bo, co znowu nie tak częste, przyjmuję ten dorobek kształt pisany, drukowany, dostępny szerszej publiczności i chciałbym to podkreślić, że to była pasjonująca lektura, więc też ostrzę sobie zęby na publikację, zapis z tej konferencji, w której mam okazję tak właśnie pośrednio wziąć udział. Kłaniam się Państwu z drogi z Białegostoku do Olsztyna. Dzisiaj ruszyła procedura prawyborów prezydenckich w Konfederacji i to mnie może nie usprawiedliwia, ale jakoś tłumaczy z nieobecności wraz z Państwem. Radbym słuchać tego, co już zostało powiedziane, co jeszcze będzie powiedziane. No ale skoro słuchać nie mogę, to pozwólcie Państwo, że parę słów powiem, postaram się nie przeciągać, bo ta forma też kontaktu może być szczególnie dla Państwa uciążliwa. Sam głos, nawet nie gadająca głowa. Szanowni Państwo, przypomina mi się wielokroć w trakcie lektury zapisów poprzednich konferencji Centrum Edukacyjnego Powiśle przypomina mi się diagnoza Józefa Szujskiego, naszego historyka, który jeszcze w XIX wieku był monumentalną postacią w polskiej historiografii. Diagnoza brzmiąca: zła historia jest matką złej. No właśnie. Służby działają, mafie i loże. Nie, bo podobno się zatrzymał. Zaraz sprawdzimy. Halo, halo? Poczekaj, głośnik, moment. Tak, słucham Cię. A zatem zła historia jest matką złej polityki. Józef Szujski to nieco inaczej formułował. Ja przytaczam tę złotą myśl, te słowa skrzydlate w formie zapamiętanej przez Bronisława Geremka,
nieboszczyka. On tak Szujskiego cytował, co tworzyło oczywiście wielopiętrowy kalambur i qui pro quo historyczne. I kto to mówi, chciałoby się powiedzieć. Tym niemniej to Bronisławowi Bielankowi zawdzięcza ten właśnie sparafrazowany cytat i myślę, że pasuje on jak ulał do tych rozważań i tych badań, które Państwo prowadzicie. Chyba trudno wskazać inny kraj, naród, państwo, w którym ta diagnoza i trafność miałaby lepszą egzemplifikację. Z dzisiejszej perspektywy polska polityka ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich stuleci jawić się może jako jedno wielkie pasmo błędów wynikających z fałszywego rozpoznania historii, fałszywe diagnozy dotyczące przeszłości skutkowały fałszywymi projektami, urojonymi wizjami przyszłości. Te zaś prowadziły nieodmiennie do katastrofy. Co zdaje się wspólnym momentem, wspólnym mianownikiem tych katastrof dziejowych, których naród polski w dużej mierze, niestety trzeba to stwierdzić, w dużej mierze na własne życzenie doznawał, no bo jakie by nie były dobre powody popełniania harakiri, bądź co bądź, jednak ten, kto trzyma ostre narzędzie w ręku i kieruje je przeciwko sobie, jest jakoś odpowiedzialny za tę sytuację, choćby wynikała ona z jakiejś presji zewnętrznej. Co zatem jest wspólnym momentem? No niewątpliwie odrzucenie cykliczne, systematyczne, odrzucenie racjonalności w polityce. Oparcie polityki na życzeniowości, na marzeniu w oderwaniu od realiów. Bądź co bądź te rewolucyjne tendencje u nas, co szczególnie sprawę komplikuje, rewolucja przebierała się często w patriotyczny kostium. Rewolucja, która była sama w sobie wyrazem globalistycznych, internacjonalistycznych dążeń, u nas ta rewolucja przebierała się czasem nawet i w kontusz swojski i pas słucki, bo przypomnę, że rewolucjoniści oświeceni tak właśnie się staropolsko stylizowali od chociażby w dobie, kiedy organizowało swój zamach stanu Towarzystwo Przyjaciół Konstytucji Trzeciomajowej. Tam oczywiście nie brakowało peruk i fraszków i modnych pończoch, jak w przypadku Hugona Kołłątaja, ale byli też i panowie kontuszowi, którzy swoje rewolucyjne plany przedstawiali i rekomendowali jako najlepszy sposób zabezpieczenia ojczyzny. No i to się nie potwierdzało. Mówię, rewolucja w odniesieniu do Konstytucji 3 maja, no bo przecież rozsądne badanie tych spraw musi prowadzić do takiego wniosku. Była to próba powiedziona zresztą rewolucyjnego przekształcenia ustrojowego, ale też i rewolucyjnego przeorientowania Polski na arenie międzynarodowej. No i jak wiadomo, cała operacja świetnie się udała,
co do dzisiaj jest świętowane, infetowane. Operacja się udała, tylko pacjent zmarł. No i tak już zostało w polskiej tradycji politycznej, którą trudno naprawdę czasami nazwać myślą polityczną, bo właśnie myśli najczęściej tam brakuje. Czyny idą przed myśleniem, rewolucyjne tęsknoty zwyciężają w Polakach. Przede wszystkim jest to dążenie do tego, żeby sprawy rozstrzygnęły się teraz, już szybko, natychmiast, żebyśmy zatem nie czekali, aż sprawy dojrzeją, żebyśmy gwałtownym cięciem doprowadzili do jakiejś kulminacji. No i rzecz jasna, całe pasmo zrywów insurekcyjnych, które, powtórzę, były w swojej istocie ustrojowej niewątpliwie rewolucyjnymi czynami, chociaż większości Polaków i w tamtych czasach i dziś dalej zdaje się, że istotą i celem była troska o ojczyznę. Chodziło tymczasem o działania rewolucyjne, popalające tradycyjny porządek rzeczy, porządek nie tylko polityczny, ale też obyczajowy. Całe to pasmo zrywów insurekcyjnych przywiło się własną tradycją i możemy to bardzo wyraźnie widzieć, jak na przykład przed powstaniem listopadowym, przed rewolucją listopadową, przed prowokacją listopadową 1830 roku pojawiają się druki, publikacje odświeżające serdeczną pamięć rewolucji kościuszkowskiej. Publikowane są, wznawiane są przed kolejnymi zrywami powstańczymi, publikowane są różne dziełka i dzieła, pamiętniki i łże-pamiętniki od chociażby naszego głównego żołnierza samochwała, czyli Jana Kilińskiego. Pamięć Jana Kilińskiego jest drogowskazem, busolą dla powstańców listopadowych. Przed powstaniem styczniowym z kolei, jak wiadomo, podburza się młodzież, wykorzystując do tego takie skądinąd ważne uroczystości jak pogrzeb generałowej Sowińskiej. Pewnie sam generał Sowiński przewracał się wtedy w grobie, jeśli w zaświatach mógł obserwować to, jak pamięć tej beznadziejnej, nieszczęsnej wojny, w której wziął udział, jest wykorzystywana do tego, żeby wzniecać następny konflikt międzynarodowy, który dla Polski nie może mieć innego skutku, jak tylko tragiczny. Pasmo tych, a przypomnijmy, że też i imiona powstańców kościuszkowskich z listopadowych i styczniowych przybierali bardzo chętnie za pseudonimy młodzi i młodociani, często konspiratorzy czasów poprzedzających pierwszą wojnę światową i przede wszystkim w konspiracji czasów II wojny światowej. Tak to powstańcy XIX wieku stawali się jawnie uznawanymi patronami powstańców wieku XX. Ten cykl zdarzeń to nie jest żadna myśl polityczna, to jest raczej polityczna egzaltacja, polityczna emocja. Dzisiaj, kiedy zdawałoby się, że już bez terroru okupacyjnego, bez ucisku zaborczego, Polacy mogliby zdobyć się na większą dawkę, większą dozę myśli,
myślenia politycznego w politycznym działaniu. Po raz kolejny wykorzystuje się historię do tego, żeby jakiekolwiek rezonowanie zastąpić znów egzaltacją. Legenda polskich powstań, a polskiej konspiracji, polskiej irredenty jest po raz kolejny używana przez tych, którzy stoją dziś na narodu czele, do tego, żeby egzaltować młodzież z jednej strony, a z drugiej legitymizować własne błędy czy zaniechania polityczne. Możemy to oglądać jak rok okrągły, rok w kalendarzu celebry państwowo-patriotycznej. Możemy słuchać przemówień wygłaszanych, czy to na mogiłach powstańców, czy to pod pomnikiem nieznanego żołnierza, przemówieniach wygłaszanych przez osoby stojące dzisiaj na czele państwa, przez prezydentów, premierów, ministrów. Znowu powstańcy listopadowi i styczniowi pokutują, można by rzec, jako argument nie do zbicia, jako argument sam w sobie, tradycja insurekcyjna jest używana do tego, żeby zamykać usta jakiejkolwiek opozycji, żeby z góry odsuwać, delegitymizować każdą krytykę. Wiadomo, że każde wołanie o racjonalność w polskiej polityce wskazuje wołającego na strącenie do piekła antysemitów, ruskich agentów i wrogów ojczyzny. I to jest praktyka bieżąca. Działanie Centrum Edukacyjnego Pomyśle i państwa dzisiejsze spotkanie jest niewątpliwie ważną próbą odwrócenia tego trendu, ale podejmując tę próbę, miejcie państwo świadomość, że dołączacie do tej kategorii wyżej nazwanej, wyżej etykietowanej, że dołączacie do szeregu polskich realistów, cofając się wstecz do przedstawicieli członków Stronnictwa Polityki Realnej, które działało w latach poprzedzających I wojnę światową. Dołączacie do szeregu, w którym poczesne miejsca zajmują z jednej strony margrabia Wielopolski, a z drugiej książę Drucki Lubecki, czy uwaga również niektórzy targowiczanie z Dnieszczęstw Suchorzewski. Przypomnijmy, że akurat Suchorzewski żadnych podarków od cesarzowej nie przyjął, no ale i tak został wstrącony do piekła zdrajców i to przez kogo? No, przez tych, którzy niczym sam Bronisław Geremek zakłamywali historię awista, przejmowali narrację historyczną, publikując niezwłocznie swoją jedynie słuszną wersję historii w rodzaju o ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 maja. Myślę, że to nie powinno nas zniechęcać. Myślę, że to nie powinno państwu ujmować ducha. Trzeba tę historię pisać na nowo. Ona jest chyba in extenso do napisania na nowo i to nie tylko historia XX wieku, w której państwo tak mocno jesteście osadzeni, ale także historia poprzednich stuleci powinna być na nowo pisana. Co bowiem można było zrobić, żeby nie wybuchło powstanie warszawskie? No, pewno w lipcu i sierpniu 1944 roku rzeczywiście już niewiele było do zrobienia. Powstaniu warszawskiemu można było zaradzić
całą pewnością, ale jakieś 150 lat wcześniej. My zatem nie czekajmy, nie pozwólmy na to, żeby błędy się nawarstwiały, żeby zaniechania się pogłębiały. Walczmy o polskich realistów w naszej historii. Nie pozwólmy, żeby byli oni lekką ręką przez rewolucyjnych insurekcjonistów, żeby byli wykreślani z polskich dziejów, żeby polski realizm polityczny był przedstawiany młodemu pokoleniu jako kwintesencja zdrady i zawszaństwa. Ale i tu chciałbym przejść do ostatniego akapitu mojej wypowiedzi. Szukajmy także i tego realizmu głębiej. Szukajmy go nie tylko w doraźnych sojuszach, w sieci jakichś być może rzeczywiście fałszywych albo niedostatecznie wyjaśniających, niezdolnych wyjaśnić na korzyść sprawy polskiej sieci alternatyw. Tutaj się odnoszę właśnie do wymienionych postaci z panteonu polskich realistów. Bądź to bądź margrabia Wielopolski rzeczywiście w całym swoim realizmie kompletnie oderwał się od rzeczywistości, sądząc, że można się umówić na jakikolwiek realizm polityczny z Żydami, bo do tego przecież da się sprowadzić jego koncepcję realistyczną. Podobnie kompletnie oderwał się od rzeczywistości książę Drucki-Lubecki, sądząc, że można umawiać się państwowo-twórczo przez loże, bo na tym etapie byli polscy realiści w czasach Królestwa Kongresowego. Wreszcie gorzko się musieli rozczarować i daleko zbłądzić realiści doby insurekcji kościuszkowskiej, doby 3 Maja i Targowicy, ci realiści, którzy sądzili, że można się na cokolwiek długofalowo w sprawie polskiej umówić, czy to z Moskwą, czy z Berlinem. Przepraszam, wtedy jeszcze Moskwa, tak mówiliśmy o państwie, ale mózg tego państwa był w jakiejś części raczej w Petersburgu. A zatem próbuję tą figurą historyczną taką myśl wyrazić, takie życzenie, żeby polski realizm był realistyczny długofalowo, żeby nie szukał w odpowiedzi na szaleńcze, antypolskie, antynarodowe, antypaństwowe spiski, żeby nie szukał polski realizm odpowiedzi równie krótkoterminowej, równie doraźnej, więc też i głęboko nierozważnej. Żebyśmy w naszym realizmie nie szli na skróty, które by polegały na przewieszaniu sprawy polskiej z klamki umocowanej w jednej stolicy imperialnej na jakąś klamkę drugą. Bądźmy realistami długoterminowymi. I chciałbym wreszcie na koniec wskazać przykład takiego długoterminowego, realistycznego działania, realistycznego podejścia w okolicznościach więcej niż niesprzyjających, w sytuacji, w której zdawałoby się znikąd nadziei. Taka strategia długoterminowego, realistycznego podejścia i do sprawy polskiej, i do sprawy katolickiej, to oczywiście fenomen Gietrzwałdu. Fenomen Gietrzwałdu roku 1877, niedoszłe powstanie, które po raz kolejny obce potencje, obce stolice ze szczególnym uwzględnieniem Londynu i Berlina usiłowały w Polsce rozpętać. Niedoszłe powstanie, niedoszła wojna światowa, a wszystko to przez Gietrzwałd, przez fenomen nie do końca i dzisiaj jeszcze w Polsce zrozumiany, nie do końca doceniony, ale faktem historycznym pozostanie, że to właśnie po roku 1877 sprawa polska po
podniosła się z dna najgłębszego powstaniowego upadku, znalazła swoje miejsce na scenie międzynarodowej i stało się to wszystko dzięki inwestycji najlepszej w długoterminową pracę organiczną, pracę u podstaw, która wydobyła nie tylko państwowość, ale wydobyła w pierwszej kolejności polskie rodziny z dna upadku także obyczajowego, także ekonomicznego. To wszystko fenomen Pierzchołdu. Demograficzny rozkwit narodu polskiego, to wszystko przez Pierzchołd w tym cudownym 40-leciu, które się rozciąga między końcówką lat 70. XIX wieku, a początkiem niepodległości. Inna rzecz, jak żeśmy tę niepodległość spożytkowali, co zostało uratowane, a co zmarnotrawione, o tym wiele już powiedziano na poprzednich konferencjach Centrum Edukacyjnego Powiśle. Jeszcze raz bardzo dziękuję za te wszystkie prace, za te wszystkie myśli, za całą tę pasjonującą, naprawdę pasjonującą lekturę, której Państwo już dostarczyliście i jeszcze dostarczycie. I życzę Państwu pogłębienia refleksji patriotycznej, państwowotwórczej, geopolitycznej właśnie dzięki spojrzeniu na sprawę polską i sprawę katolicką z perspektywy, przez pryzmat Pierzchołdu roku 1877. Najuprzejmiej dziękuję za uwagę, najserdeczniej dziękuję za Państwa pracę, kłaniam się z Panem Bogiem. Dziękujemy bardzo, z Panem Bogiem. Dziękujemy.